Wydawać by się mogło, że po epizodach Górala czy Rafatusa nikt nie wpadnie już na pomysł organizowania podobnych przedsięwzięć. Nic bardziej mylnego. Gdyby ten ja mógł zadzwonić do tamtego, analogia tego, co nawinął Kłebo, oszczędziłoby to wiele nerwów i zmartwień, już wtedy szlifował. Patostreamy w Polsce mają się naprawdę dobrze i w tym aspekcie przebijamy już chyba wszystkie kraje na tym łez-padole. Prym zasięgowy dalej wiedzie Daniel Magiczny, z taką jednak różnicą, iż pana Jacy już w tym uniwersum nie ujrzymy. Na ratunek przyszła pewna istota, pewne 153 cm żywego zła, która przez te parę chwil miała zaszczyt wąchać skarpety pana Magicznego. Witam serdecznie, zaczynamy majówkę na U2! Grill elektryczny, słuchajcie, dostaliśmy od widza makrele, słuchajcie, dostaliśmy chipsy, lód dostaliśmy... Będzie kaczka! Nijaka Nikita, bo tak ją zwą, jest byłą już dziewczyną Magikala i osobą, o której mówi dosłownie cały internet w Polsce. Gdy cały świat się patrzy, tak jak paparazzi, wyśpiewaj Miami. Jestem wręcz oszołomiony ilością odsłon na jej TikToku i tym, że Daniel dał się tak wykorzystać dziewczynie. Po kolei. Nikita przed udziałem w serialu pod tytułem Rodzina Zwierzyńskich błądziła po internetach jak ten lump wyklęty, szukając atencji. Legendy głoszą, że pisała do wielu youtuberów w celu jawnego zyskania zasięgów. Wszyscy olali dziewuchę, bo i czemu olać by nie mieli, aż do niedawna. Pan Magiczny przyjął ją jak do siebie i oficjalnie stali się parą zakochaną. Daniel, jak ten Shrek na złotym rumaku, podjechał po małolatę i ruszyli razem w stronę słońca ku poszukiwaniu smrodu. Spędzali razem wspólne chwile, popijali browarki i kręcili pośladkami w rytm muzyczki na TikToku. Ludzie nawet żartobliwie określali ją jako młodsza pani Gosia i w sumie, jakby tak kilka lat melanżowała z miłym państwem, to kto wie, może i dorównałaby pani Zwierzyńskiej. Chciałbym państwu pokazać jedno z nagrań na TikToku, które absolutnie wykracza poza prawa wszelkiej logiki. Bo kto o zdrowych zmysłach hoduje nutellę na drzwiach w pokoju i trzyma łyżkę w kiermanie? Magiczny wcale nie lepszy, w kromkach chleba przykej się z telefonem, pani Małgorzata wtedy jak i dziś nie do końca czai, o co tutaj bangla. Swoją drogą jej kocie ruchy to najlepsze, co spotkało tą aplikację. Pewnego wiekopomnego razu Nikita uznała, iż swą skarpetek pana Magikala nie bardzo już odpowiada jej kubkom smakowym. Ten ostatni raz sztachnęła się na lepsze trawienie i ruszyła w świat w poszukiwaniu szczęścia. Jej Instagram wręcz pękał w szwach od ilości nowych followersów i niejedna influencerka wyrywa sobie włosy na myśl o niej. Popularność dziewczyny postanowili wykorzystać pewni przemili panowie w ciuszkach Gucci, których skarpetki bardziej pachną lawendą, niżeli śmierdzącym bejem spod Lewiatana. Pan Amadeusz Ferrari i Truman zaprosili ją w swoje skromne progi. Po prostu, nie rozwodząc się zbytnio, zainwestowali w dziewuchę czas i pieniądze po to, by mieć z tego jakiś profit. Jak mam być szczery, miałem się nie wtrącać w tą całą dramę, ale ze szczerego serca zrobiło mi się po prostu szkoda i postanowiłem, że pomogę wyjść z patologii, ale przede wszystkim wraz z moim wspólnikiem wyciągnąć ją z nałogów. Zorganizowali nawet wspólnego streama, na którego zaprosili odwiecznego wroga magicznego, pana Rafoniksa. Nie obyło się bez wspólnych dansów na aplikacji do tańczenia. Nikita stwierdziła, iż czuła się na urzędniczej niekomfortowo i jedyne, co mile wspomina, to swą skarpetek pani Gosi. Bałam się. Chciałam uciec. Szukałam światełka w tunelu. Nie chciałam dalej tak żyć. Płakałam każdego dnia. Czułam, że spadam. Czułam się taka samotna. Sama. Wyjęła spod pazuchy trochę legendarnej Nutelli z urzędniczej i poczęstowała nią Trumana. Truman jako człowiek biznesu i koneser drogich trunków poprosił jeszcze o jedną kromkę słodkości. Tak bardzo mu zasmakowała, że podczas streama nie odezwał się ani razu. W ramach podziękowania zainwestował w nią 100 tysięcy patoli i wylizał jej stopy. Słuchajcie, w ciągu 7 najbliższych dni zainwestujemy 100 tysięcy złotych właśnie w Nicole, wyjmetamorfozę, zmiany i glow up. Zabierzemy ją również w podróż dookoła świata, żeby pokazać trochę więcej jakby perspektyw.
I tak to będzie wyglądało, także śledźcie na bieżąco. Zazdrosny Ferrari nie zostawił tego bez odpowiedzi i wywalił go z 40 piętra na ulicy Złotej. Na szczęście nic złego się nie stało, słoik z Nutellą pozostał cały i zdrowy. W projekcie wziął udział również niejaki pan Cios, który, i tu was zaskoczę, jako jedyny zamówił sobie pizzę i potraktował damę z należytym szacunkiem. Powiedział, że pachnie bakaliami, a jej piękne ząbki są jak gwiazdy na niebie. Żółciutkie i oddalone od siebie co najmniej o ten metr. A teraz pora na suchara. Rozmawiałem dwie emerytki. Co dostałaś, jak szłaś na emeryturę? O, takiego chuja. A patrz, ja głupia wzięłam pieniądze. Nikita udowodniła, że dla zasięgów zrobi dosłownie wszystko. Bo drogie panie, odpowiedzcie sobie same na pytanie. Czy odważyłybyście się wziąć udział w serialu Rodziny Zwierzyńskich za tych parę miedziaków i wątpliwej jakości fame? Tak. Jak znam losy wszechmaterii, dziewucha lada moment wystąpi na fejmie i przeklnie dzień, w którym sztachnęła się skarpetkami Magikala. Truman otworzy własną wytwórnię kremu od Nikity, a Ferrari jak to Ferrari będzie walił cepy na oślep. Trzymajmy kciuki, żeby nie trafił w babsztyla, bo na dzień dzisiejszy to czysta żyła złota. Nie tylko dla nich samych, ale dla połowy polskiego internetu. Wpiszcie sobie na tubach jej ksywkę. Nawet Rock Alon podpiął się pod temat, oczekując na oklaski. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Że ja też mógłbym ułożyć ze swoim życiem taką historię. Robię jakiś casting, zapraszam jakąś dziewczynę do współpracy. I nagrywam filmik o tym, że opuściłem rodzinę, zostawiłem żonę, zostawiłem dzieci, bo poznałem jakąś niesamowitą dziewczynę w internecie. I przez miesiąc, dwa nagrywamy razem wspólnie content. Mnie osobiście świat info już chyba niczym nie zaskoczy. Czekam na ten wiekopomny moment, kiedy ktoś w końcu się odważy i zajebie klocka na konferencji fejmu. Najlepiej ktoś gabarytów panów z ochrony albo dawnego bombdila z Bebzonem jak Talala. Magiczny do dnia dzisiejszego nie może pogodzić się ze stratą, jak ten gentleman odesłał jej prywatne rzeczy do domu i zostawił na pamiątkę srebrny naszyjnik z jego inicjałami. I wiesz co, Nikola? Co? Mówię do widzów, wiesz, do Nikoli też dotarło, pewnie i tak zobaczą. Nikola, słuchaj. Na nick, na nazwę Magikal trzeba zasłużyć. I bardzo się cieszę, że zmieniasz nazwę. Nie zasłużyłaś na to nigdy. Mój brat, tak, to rodzina. Ty byłaś błędem, nie? Nie zasługujesz na tą nazwę. Nigdy w życiu, nie? Co? Truman zaprosił do siebie streamera w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Uprzedził jednak, iż swąd jego skarpetek nie bardzo pasuje do wystroju wnętrz i poprosił o ewentualne wypranie ich w rzece. Daniel się nie zgodził i nasrał mu na parapet. Truman nigdy nie wybaczył Magikalowi. A skoro o pato streamach mowa, kojarzycie Rafatusa? Kiedyś naczelny patus Polski, teraz brzydzę się patolą. Nie odkręcam się za siebie, trzymam nerwy pod kontrolą. Chcesz gnębić mnie, no to w swoim gronie przyjdziesz gnębić prosto. No to posiadam w swojej skromnej biblioteczce filmów materiał o nim i Rafoniksie, na który was z tego miejsca odsyłam. Tutaj macie adnotację, elo. Thank you.